spotkać na wyjątkowej wystawie. Nie wiem, czy takie się już zdarzały, ale u nas akurat tak. Wyjątkowość polega na tym, że to są prace, wystawiamy prace dyplomowe uczniów Liceum Klasycznego z Cieszyna, które dopiero jutro będą bronione. Dzisiaj profesorowie przyszli, zobaczyli wystawę, ocenili, dokumentację zrobili i jutro dopiero uczniowie będą je bronić. Bardzo serdecznie witam panią burmistrz. Miło nam, że zaszczyciła młodych, wspiera młodych. Witam wszystkich gości, którzy przyszli, wspierają i oni dzisiaj mają taką generalną próbę, bo jak wam będą opowiadać o tych pracach w takim życzliwym towarzystwie, to będą mieć tą generalną próbę przed tą właściwą obroną. Także zapraszam ich, żeby opowiedzieli, co chcieli opowiedzieć przez te prace. Witam państwa serdecznie, panią burmistrz. Może zaczniemy od dyplomu głównego, którym jest okładka płyty ZWIP, a mianowicie poprawa graficzna. Jest to odświeżona wersja z 1999 roku. Inspirowałem się głównie ich stylem muzycznym, sceną oraz maskami i ich strojami. Przednia okładka przedstawia postacie, które wychodzą z pewnej maski. Ta maska to jest emocja. Mnie się bardzo podobają prace. Są takie nieoczywiste. Może tutaj obrazek taki, bym powiedziała, najbardziej krajobrazowy. Natomiast zachwycają mnie te prace Milenium, tym bardziej jestem wielbicielką tej książki. Oglądałam film 1000 razy chyba. Bardzo mnie to cieszy, że w Cieszynie również jest w całym plastycznej, że nie tylko mam uniwersytet.